Poznajcie Krzysia, bardzo dobrego chłopca. A dziś jest dla niego wyjątkowy dzień. Tak, to w końcu ten dzień! Moje urodziny! Wow! Wszystkiego najlepszego, synku. Upiekłam twoje ulubione ciasto. Wypowiedz życzenie i zdmuchnij świeczki. Chcę... Teraz czas na prezenty. Nie chcę żadnych prezentów. Kim jesteś i co zrobiłeś mojemu synowi? Chcę dziś tylko jednej rzeczy. Miałem tu gdzieś pudełko. To nie to. To też nie. O, mamusiu. Filip! Nic mi nie jest. Miś mnie nie pokona. Ale co się dzisiaj dzieje? Nie rozumiem, co jest z Krzysiem. Znalazłem! Możesz nam powiedzieć, o co chodzi? Chcę, żebyście podjęli to wyzwanie w moje urodziny. Zawsze mówcie tak? Nie ma mowy! Ale kochanie, to tylko na jeden dzień. Dobrze, dobrze. Ale tylko na jeden dzień. Więc dzisiaj nie idę do szkoły. Co to ma znaczyć? Jest sobota. Niech będzie. Chcę psa! Nie, już o tym rozmawialiśmy. Klucze do auta. Co mówiłeś o psie? Tak w ogóle chcesz ptasie mleczko? Nie chcę. Chcę jechać autem. Nie możecie mi dzisiaj odmówić. Pamiętasz? Pan Hunter miał nadzieję dzisiaj uciec od tego życzenia Krzysia. Ale wydaje się, że nie ma wyboru. Okej, umowa to umowa. Tak, tak, tak! Czułem, że nie powinienem był przyjmować tego wyzwania. Mój biedny samochód. Krzyś, muszę coś zrobić. Jedziemy! Żegnajcie. Wow! Zaczekaj, kolego. Nie chodź z rozwiązanymi sznurowadłami. Ja chyba jestem w raju. Wow! Jest tu wszystko, o czym mógłbym marzyć. Nie ma w ogóle nic ciekawego. Lepiej załóż te okulary VR. O, niebieski jednorożec. Zabierzcie swojego chłopca. Nie, nie chcę wirtualnej rzeczywistości. Chcę słodyczy. Kto nigdy nie wyobrażał sobie chwili, gdy wejdzie do sklepu i od razu weźmie wszystko, co chce? Ale wciąż tylko sobie wyobrażam, a Krzyś tak może. Wezmę to. Bez tego też nie mogę wyjść. Już widzę swój pusty portfel. Teraz wszystko jest moje. Och, kręci mi się w głowie ze szczęścia. Synu, teraz musimy zanieść go do domu. Rachunek, proszę. Ile? Gotówka czy karta? Jaki ojciec, taki syn. Ci mężczyźni są tacy wrażliwi. Cześć, rodzinko. Kochanie, znowu sprzątasz? Mam rozwiązanie tego problemu. Teraz Vanessa posprząta za ciebie. Dziękuję, panie Hunter. Możesz zacząć od salonu. Wow, jest słodka. Cześć, jestem Krzyś. Cześć, Krzyś. Pobawmy się razem. Chciałabym, ale muszę pracować. Ja się tym zajmę. Naprawdę? Okej. Krzyś chyba po raz pierwszy się zakochał. Zjemy obiad? Hej, tato, mam dla ciebie zadanie. Tak, synku? Posprzątaj, a Vanessa i ja będziemy się bawić. Co? Powiedziałem, posprzątaj mieszkanie. Masz, weź to. Przyda ci się. Przy okazji, panie Hunter, kasuję za godzinę. To wyzwanie nie tylko zrujnuje mi nerwy, ale portfel też. Tak, wygląda na to, że Krzyś postanowił wykorzystać tę sytuację. Musi jednak pamiętać, że wyzwanie się skończy, a konsekwencje pozostaną. Panie Hunter, zasłania nam pan ekran. No, synu, zapamiętam to sobie. Nie, przegrałam. Jestem. Co? Córeczko, wreszcie. Dłużej tego nie zniosę. Nie było mnie tylko 2 tygodnie, a mój brat zniewolił rodziców? Co to wszystko znaczy? To jest wyzwanie. Zawsze mów tak. Rodzice robią, co chcę. Nasi rodzice nie mogą niczego odmówić? To ciekawe. Dołączam. Córka też jest przeciwko nam? Czy ten dzień kiedyś się skończy?
Tak, jeszcze raz powtarzam, że liczby bardzo się zmieniły w ciągu ostatniego miesiąca. Musimy przeznaczyć większe środki na zakup materiałów. Mamo, mogę cię uczesać? Tak, tak, córeczko. Świetnie, to musi być coś eleganckiego, ale też stylowego. Zaczynamy. Gotowe! Tak, Ela jest urodzoną stylistką. Czegoś brakuje. Wiem. Mama potrzebuje modnego makijażu, aby ukończyć swoją pracę. Znacznie lepiej. Mamo, jesteś taka piękna! Dobrze, że Julia nie widzi teraz swojego stylowego i modnego wyglądu. Mamo, mogę porysować? Oczywiście, córeczko. Nie, nie potrzebujemy więcej. Okazuje się, że Ela jest bardzo kreatywnym dzieckiem. Najwyraźniej w rodzinie Hunterów jest przyszła projektantka mody. Pokazać ci wykresy? Sekundę. Ach, nieważne. A więc wykresy. Ups, przepraszam, to moja mała Ela. Oddzwonię do ciebie. Nie, Julio, to był zły pomysł. Mamo, tato, chcę iść na Comic-Con. Proszę, proszę, proszę. Mówiłem ci. Okej. Hurra! Jedziemy na Comic-Con! Pojadę po bilety. Rusz się. Kupiłem nam bilety. Super! Ale to za 6 miesięcy! Ja chcę teraz! Moje urodziny są teraz! Jestem nieuchwytnym Spider-Boyem! Ale fajnie. Ktoś dzwoni. Szef? Nie jest dobrze. Kochani, zaraz wrócę. Wow, muszę się uspokoić. Dzień dobry, panie Simmons. Jestem gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania. Gdzie ty jesteś? Za 5 minut jest ważne spotkanie. Spotkanie? Nie wiedziałem. Już do was dołączam. Tato! Idę! Tato! Tato! Jestem. O nie, spotkanie. Przepraszam, to ważne. Potrzebuję tylko minuty. Ale nasz Comic-Con! Filipie Hunter, denerwujesz mnie. Wydawało mi się, czy... Nie, nie, przewidziało mi się. Nasza rozmowa na dziś się skończyła. Tato! Pośpiesz się! Spotkanie się skończyło. Jestem cały wasz. Świetnie, ale gdzie twój kostium? O, nie jest dobrze. Myślę, że to do ciebie, kochanie. To chyba szef przyszedł po moją duszę. Zostałem zwolniony? Nie mam mowy! Uwielbiam Comic-Con. Chcę dużo zdjęć. Zapraszamy. Mamo, chcę być księżniczką. Mogę zabrać twoją sukienkę? Proszę. Myślałam, że już gorzej być nie może. Proszę. Tak, jaka piękna. Dziękuję, mamo. Moja ukochana suknia. Świeża, soczysta pizza. Tak długo o tobie marzyłam. Pizza? Tylko uważaj, Elu. Mniam, mniam, mniam. Ups, przepraszam. O nie, tak trudno to zmyć. Gdzie jest ta książka? Jest. Powodzenia, dziewczyny. Cóż za wspaniały wieczór. Potrzebuję magazynu o modzie. Zobaczmy, co tam nowego. Nuda. Wow, kucyk! Tato, potrzebuję cię! Śmiało, mój wierny Romaku! Wygląda na to, że właśnie w tym momencie pan Hunter pożałował, że przyjął to wyzwanie. Dalej, no dalej, skończ się już! Tak, wreszcie nasza udręka dobiegła końca. Czuję się wolny. To najszczęśliwszy moment w moim życiu. Hej, rodzice, dzięki za ten dzień. To było super. Mamy dla ciebie kolejny mały prezent. Dajcie mi go. Otwórz, synku. Co tam jest? Rodzice zawsze mają rację? Teraz nasza kolej, synu. Zaczynasz od sprzątania mieszkania, Krzyś. To nie fair! Czy chciałbyś rzucić wyzwanie rodzicom tak jak Krzyś? Daj nam znać w komentarzach pod tym filmikiem. Podobał ci się nasz filmik?
to daj mu kciuk w górę, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!